kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym filmiku chciałam pokazać Wam rzeczy, które przywiozłam z mojego już drugiego urlopu na Florydzie. Także co, zapraszam serdecznie do oglądania. Powiem Wam, że tym razem nie byliśmy w szczególnym nastroju zakupowym. Przywieźliśmy stosunkowo niewiele. W sumie też nie mieliśmy czasu na zakupy, bo wiecie, jak to jest na urlopie, cały czas gdzieś chodziliśmy, zwiedzaliśmy, organizowaliśmy wszelkiego rodzaju wycieczki itd., itd. Zacznę może od kosmetyków. Słuchajcie, wszystkie te produkty zakupiłam w Walmarcie. W Walmarcie jestem absolutnie zakochana i bardzo, bardzo żałuję, że nie ma tego marketu tutaj w Niemczech czy też w Polsce. Słuchajcie, w Walmarcie dorwiecie wszystko, wszelkiego rodzaju produkty spożywcze, wszelkiego rodzaju kosmetyki, rzeczy do domu, no po prostu wszystko to jest raj dla zakupoholików, czyli dla mnie. No i kosmetyki, które tam zakupiłam, słuchajcie, podkład Revlon Colorstay, jestem zachwycona. Więcej powiem Wam w ulubieńcach, podkład kosztował niecałe 10 dolarów, także super. Utrzymuje się naprawdę bardzo, bardzo długo, świetnie wygląda. Mam go też dzisiaj na twarzy, także możecie zobaczyć go na żywo. Ale jak już powiedziałam, więcej opowiem Wam w ulubieńcach, żeby filmik nie trwał zbyt długo. Tutaj popełniłam mały błąd, ponieważ kupiłam ten podkład do skóry normalnej i suchej. Ja mam skórę raczej mieszaną, ale mimo wszystko produkt ten sprawia się fantastycznie. I druga buteleczka na zapas, to już właśnie wersja do skóry mieszanej, tłustej, jeszcze zamknięta. Póki co przestawiam się właśnie na ten oto produkt, ponieważ kosztuje 10 dolarów. Mój Estée Lauder Double Wear kosztuje 40 euro, także różnica jest ogromna. Także podkład. Dalej, mam tutaj taki błyszczyk, lakier do ust z firmy Floa. Ta firma nie była mi wcześniej znana. Jest dość tania, produkt ten kosztował coś pomiędzy 2-3 dolary, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, nie chcę kłamać. Jest to taki właśnie lakier do ust, taka pomadka w płynie, bardzo kryjąca, mocno błyszcząca. Powiem Wam, że efekt jest rewelacyjny, niestety jakość nie jest zbyt dobra. Ta konsystencja jest po prostu zbyt taka wodnista i po około pół godziny waży się na ustach, także trzeba ten produkt co chwilę poprawiać, ale wygląda fantastycznie. Zresztą był niedrogi, także nie możemy oczekiwać cudów. Kolejne produkty do ust. Balsamy Chapstick. Słuchajcie, jeden taki balsam kosztował dolara, także super. Jak zobaczyłam te wersje zapachowe, to oczywiście wiedziałam, że muszę te produkty kupić. I mam tutaj Chapstick Cake Batter, czyli takie ciasteczko maślane, i Chapstick Pumpkin Pie, czyli tarta dyniowa. Jeszcze ich nie otwieram, ponieważ mam inne balsamy do ust, które muszę zużyć, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa zapachu. Także Chapstick i kolejny balsam do ust EOS. Ostatnim razem, jak byłam na Florydzie, zakupiłam właśnie EOS w wersji różowej. Tutaj mam wersję turkusową, wanilia mint. Jestem bardzo ciekawa zapachu, ale na razie musi zostać zamknięty. Ok, kolejny produkt to olejek do włosów z Garniera, Coconut Oil and Cocoa Butter. Słuchajcie, zapach powala. Ja w ogóle uwielbiam zapach kokosu. I ten zapach jest naprawdę rewelacyjny, przesłodki, cudowny kokos. Olejek również fajnie pielęgnuje, ale więcej opowiem Wam w ulubieńcach. Także olejek do włosów i absolutny faworyt, więcej opowiem Wam w ulubieńcach, możecie być pewni, to jest naprawdę must have jak dla mnie. Są to rajtuzy w sprayu Sally Hansen, tutaj mam jeszcze rajtuzy w kremie. Jak widzicie, zaopatrzyłam się tutaj w 4 butelki. Słuchajcie, ja mam na jednej nodze popękane naczynka. No i powiem Wam, że latem mi to przeszkadza, wiecie, krótkie spodenki, shorty, no nie czuję się z tym komfortowo, tak? Także postanowiłam właśnie wypróbować tych oto rajtuz i powiem Wam, marzenie. Moje naczynka krwionośne zostały całkowicie zakryte, ja użyłam 2 warstw tego produktu. Nogi są wspaniale opalone, błyszczące, ponieważ produkt zawiera lekkie właśnie złote drobinki, no po prostu rewelacja. Rajstopy są również wodoodporne, także można używać ich na przykład na plażę.
Produkt jest dosyć drogi, z tego co pamiętam kosztowały one około 15 dolarów, ale jest naprawdę bardzo wydajny i przepiękny, naprawdę to jest zbawienie dla moich nóg. Rajstopy te są dostępne tutaj w Niemczech, ale powiem Wam, że ciężko jest je znaleźć. Tam mogłam zakupić je w supermarkecie, w Walmartcie, także zaraz sobie wzięłam 4 opakowania na zapas. Jestem naprawdę zadowolona. Także to wszystko. Nie, jeszcze mam błyszczyk. Mam błyszczyk z Walmartu, Rimmel London, Stay and Glossy. Tak to wygląda, proszę bardzo. Taki jasno-różowy, barwiowy błyszczyk. Mam go dzisiaj na ustach. Zakupiłam go, ponieważ zapomniałam mojego błyszczyku. I ostatnia rzecz, taka pielęgnacyjno-kosmetyczna. Pasta do zębów, pasta wybielająca Extreme Whitening, czyli ekstremalnie wybielająca. Słuchajcie, tą pastę polecił nam znajomy Markusa. Prosił nas właśnie, żebyśmy przywieźli mu ten produkt z Ameryki, ponieważ pasta ta ma niesamowicie wybielać zęby. Oczywiście postanowiliśmy również spróbować, gdyż dwupak kosztował około 3 dolary, także grosze. Powiem Wam, że ja jestem sceptycznie nastawiona, jeżeli chodzi o takie produkty, ponieważ nie wydaje mi się, żeby to było szczególnie zdrowe dla naszych zębów, dla naszego szkliwa, ale postanowiłam wypróbować. Stosowałam tę pastę przez tydzień i powiem Wam, że naprawdę działa. Ja już miałam wcześniej białe zęby, ale pasta ta wybieliła je przynajmniej o jeden odcień. No nie wiem, czy Wy to w kamerze zobaczycie, mogę się uśmiechnąć. Wydaje mi się, że są naprawdę bardzo białe. Jestem zadowolona, ale póki co odstawiam tą pastę, gdyż, jak już powiedziałam, nie jestem pewna w 100%, czy jest to zdrowe dla naszych zębów. Także pasta i teraz przechodzimy do ubrań. I zacznę tutaj może od mojego ulubieńca ubraniowego. Muszę sobie tutaj ogarnąć wszystko. Słuchajcie, moim ulubionym zakupem z Ameryki jest ta oto czarowa kurtka. Ups! Wszystko mi się rozsypało. Słuchajcie, kurtkę zakupiliśmy w Kennedy Space Center w NASA. Zobaczcie, to jest kurtka astronauty. No moim zdaniem rewelacja. Kupiliśmy ją właśnie w tym takim sklepie pamiątkowym w NASA. I Markus ma dokładnie taką samą kurtkę. Także mamy teraz takie same kurtki, zobaczcie. Czyż to nie jest słodkie? No rewelacja, naprawdę zakochałam się właśnie w tych kurtkach, jak je zobaczyłam. Powiem Wam, że no jakość jest taka sobie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że długo nam posłużą. Są w każdym razie ciepłe, także można je ubierać teraz właśnie na zimę. Także kurtki i w Kennedy Space Center kupiliśmy jeszcze magnes na lodówkę, pamiątkowy, proszę bardzo. W ogóle vlog z NASA pojawi się już niebawem, także będziecie mogły zobaczyć, co my tam takiego zwiedziliśmy. I dostaliśmy również takie oto dwa woreczki jako prezent z NASA, również super. Koszt takiego woreczka to 6 dolarów, także rewelacja. Ok, idziemy dalej. Mam tutaj koszulkę Converse. Coś mnie wzięło właśnie na taki motyw wojskowy. Koszulka jest w rozmiarze XS. Ma tutaj taki fajny, różowy motyw. I Markus ma oczywiście taką samą koszulkę, która prezentuje się tak, tylko ten motyw jest właśnie czarno-biały. Także koszulki Converse. My też kupiliśmy na fajnej promocji. I tutaj mam jeszcze jedną koszulkę właśnie z motywem wojskowym. Już nie pamiętam, gdzie ja ją kupiłam. Ona jest taka bardzo lekka. Kosztowała, pamiętam, chyba grosze. No nie takie grosze. 14,90 dolarów. Taka bardzo fajna, wiecie, na lato. Co mnie zezłościło, tutaj miała taką fajną naszywkę i ona gdzieś mi odpadła i się zgubiła. No ale nieważne, może sama coś tam naszyję, może sama coś wykombinuję. Okej, okay, dalej. Czapeczka z daszkiem, czerwona czapeczka z daszkiem dla mnie, proszę bardzo.
Hello. Czapkę kupiłam do moich czerwonych konwersów. Konwersy pokażę Wam w kolejnym filmiku, czyli haulu z Berlina. Kolejny zakup to pasek Michaela Korsa. Pasek wygląda tak, zakupiłam go na przecenie za 19 dolarów. Pasek jest dwustronny, tutaj mamy wersję taką bardziej klasyczną, a tutaj mamy wersję złotą. Także pasek Michaela Korsa. Dalej, przecudowna torebka Guessa. Słuchajcie, ja się znowu zakochałam, jak widzicie, jestem bardzo kochliwa. Torebka wygląda tak. Zapłaciłam za nią 70 dolarów, także jak na Guessa jest to cena rewelacyjna. Wiecie, ona jest taka bardzo elegancka, kobieca i wspaniale pasuje do mojej różowej skóry i do mojego różowego płaszczyka, który też Wam pokazywałam w którymś z holi. Także świetna, bardzo cieszę, że ją właśnie dorwałam. W środku prezentuje się tak, o Jezu, jeszcze mam tutaj skarpetki. Szybko wyciągnę. Tutaj mamy jeszcze pasek, także możemy ją sobie zarzucić na ramię. No po prostu rewelacja, jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tej oto torebki. Leginsy Calvina Kleina z takim wyższym stanem. One są czarne w takie lekkie właśnie białe wzorki. Powiem Wam, że cudownie wyglądają na figurze, bardzo, bardzo sexy. Są niesamowicie wygodne i słuchajcie, zapłaciłam za nie jedyne 40 dolarów. Są tutaj dwie rzeczy pamiątkowe. Tym razem nie kupowaliśmy dużo pamiątek, ponieważ ostatnim razem, jak byliśmy na Florydzie, czyli aż 5 miesięcy temu, zakupiliśmy wszelkiego rodzaju kubeczki, magnesy, karteczki itd., itd. Także tym razem było skromnie. Zakupiliśmy sobie nie w Key West. Ten oto popularny, najpopularniejszy z Key West pomnik, gdzie napisane jest 90 mil do Kuby. Bardzo mi się on spodobał, kosztował chyba 9 dolarów z tego co pamiętam i wspaniale zdobi naszą kupę. Pamiątkowa, tak, kociołek na zupkę z Harry'ego Pottera, zobaczcie czy to nie jest urocze, tu jeszcze mamy łyżeczkę. W poprzednim holu z Florydy pokazywałam Wam właśnie kubek do picia kawy Harry'ego Pottera. Tutaj oczywiście pasujący kociołek na zupkę musiał być. Kosztował 9 dolarów, także rewelacja, zakupiony w World Night. No, także to wszystko. Mam nadzieję, że mój haul Wam się podobał. Troszeczkę wyszłam z sprawy, jeżeli chodzi o nagrywanie filmików. Tak trochę język mi się plącze, nie wiem. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. W każdym razie, mam nadzieję, że my widzimy się już wkrótce w kolejnym filmiku. Wam życzę pięknego dnia, czy też wieczoru. Pa, pa!